Cześć, z tej strony Kacper Czarski, tabletowo.pl. Zapraszam na kolejny poradnik, tym razem ze smartfonami do 800 zł. Jednak jest to poradnik, w którym pokażę wszystkie urządzenia, które osobiście testowałem, więc mam pewność, jak sprawdzają się w codziennym użytkowaniu. A więc zaczynajmy! Pierwszym ciekawym smartfonem może być Samsung Galaxy J7 2017. Smartfon już na pierwszy rzut oka może się spodobać dzięki dobrze wykonanej obudowie oraz 5,5-calowym wyświetlaczu wykonanym w technologii Super AMOLED. W urządzeniu mamy akumulator o pojemności 3600 mAh, który pozwala na nawet 7 godzin pracy na wyświetlaczu. Mamy też 13-megapikselowy aparat z przysłoną 1.7. Na froncie również mamy 13 megapikseli, jednak z przysłoną 1.9. Sercem urządzenia jest 8-rdzeniowy procesor Exynos 7870 wraz z 3 GB pamięci RAM. W urządzeniu mamy NFC oraz świetnie działający skaner linii papilarnych, a całość dopełnia Android z funkcjonalną nakładką Samsunga. W urządzeniu jednak brakuje na przykład USB typu C, trybu szybkiego ładowania. Nieco więcej mogłoby być też pamięci wbudowanej, ponieważ jest to tylko 16 GB, z czego około 11 zostaje fizycznie dla użytkownika. Drugim ciekawym smartfonem może być Xiaomi Mi A1. Jest to dobra propozycja, szczególnie dla osób, które szukają urządzenia bez jakichkolwiek nakładek producenta, a Xiaomi Mi A1 właśnie taki jest. Do dyspozycji mamy procesor Qualcomm Snapdragon 625 z 4 GB pamięci RAM, jest też podwójny aparat złożony z 12-megapikselowych matryc, na froncie natomiast zagościła 5-megapikselowa kamerka. W smartfonie umieszczono akumulator o pojemności 3080 mAh, który pozwala na maksymalnie 7 godzin pracy. W urządzeniu mamy też USB typu C, jest 5,5-calowy wyświetlacz, a także bardzo szybki skaner linii papilarnych. Dla niektórych ciekawostką może też się okazać obecność portu podczerwieni. Niestety w urządzeniu nie znajdziemy na przykład trybu szybkiego ładowania, zabrakło również NFC. Trzecim ciekawym urządzeniem może być TP-Link Nefos X1 Max. Urządzenie oferuje nam przede wszystkim 5,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD, na którym wyświetlany jest Android z delikatną, dobrze zoptymalizowaną nakładką od TP-Linka. Sercem smartfona jest MediaTek Helio P10 wraz z 3 GB pamięci RAM, które pozwalają na bardzo komfortową pracę na co dzień. Zdjęcia w tym urządzeniu wykonamy za pomocą 13-megapikselowej matrycy z podwójną diodą doświetlającą, selfiaki natomiast wykonamy 5-megapikselową kamerką. W urządzeniu umieszczono baterię o pojemności 3000 mAh, co w praktyce przekłada się na nawet 6,5 godziny pracy po jednym ładowaniu. Całość jest zapakowana w solidnie wykonaną obudowę, w której znajdziemy jeden wyróżnik, a mianowicie suwak do wyciszania dźwięków. Niestety w Nefosie X1 Max nie znajdziemy NFC, USB typu C, na próżno też szukać trybu szybkiego ładowania. Kolejnym ciekawym urządzeniem jest Asus Zenfone 3 Max. Jest to 5,5-calowy smartfon z podzespołami takimi jak Qualcomm Snapdragon 630 oraz 3 GB pamięci RAM. Mamy też akumulator o pojemności 4100 mAh, co pozwala zapewnić nawet 8 godzin pracy na jednym ładowaniu. W urządzeniu mamy 8-megapikselową kamerkę na froncie oraz aparat główny o rozdzielczości 16 megapikseli. Ten drugi jest wyposażony w laserowy autofokus. Nie jest to jednak smartfon idealny, brakuje chociażby NFC, USB typu C, a także trybu szybkiego ładowania. Kolejnym bardzo ciekawym smartfonem, który wygląda już nowocześniej niż poprzednie propozycje, jest Motorola Moto E5 Plus. Ten nowoczesny wygląd to przede wszystkim zasługa 6-calowego wyświetlacza w proporcjach 18:9 z bardzo wąskimi ramkami. Smartfon jest wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 425 wraz z 3 GB pamięci RAM, na pliki użytkownika przeznaczono natomiast 32 GB pamięci. Urządzenie wyróżnia się potężnym akumulatorem o pojemności aż 5000 mAh, co zapewnia nawet 8,5 godziny pracy po jednym ładowaniu. W smartfonie mamy też tryb szybkiego ładowania, niehybrydowy slot Dual SIM oraz bardzo szybki skaner linii papilarnych. Szkoda jedynie, że nie znajdziemy tutaj USB typu C, przydałoby się również NFC. Ostatnim urządzeniem w tej kategorii cenowej wartym naszej uwagi jest Xiaomi Redmi 5 Plus. Do dyspozycji mamy prawie 6-calowy wyświetlacz również w proporcjach 18:9 oraz podzespoły takie jak Qualcomm Snapdragon 625 wraz z 3 GB pamięci RAM i 32 GB na nasze pliki. Na rynku jest również dostępna wersja z odpowiednio 4 i 64 GB, do której trzeba dopłacić kilkadziesiąt złotych. W urządzeniu umieszczono akumulator o pojemności 4000 mAh, co nawet zapewnić może 9,5 godziny pracy po jednym ładowaniu. Warto dodać, że smartfon wspiera tryb szybkiego ładowania, oprócz tego mamy szybki skaner linii papilarnych, a ciekawym smaczkiem może być również port podczerwieni. Jedyne rzeczy, których zabrakło w tym urządzeniu, to na pewno USB typu C. Szkoda też, że nie umieszczono tu modułu NFC. Dobra, to już wszystkie moje propozycje. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, który z tych smartfonów wy byście wybrali. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!